Hej, słyszałem, że byliście ostatnio na otwarciu. Nie no, dobra, dziecinne żarty. Lećmy z Flashem. Zaczynamy z grubej rury, bo Microsoft ujawnił wczoraj, że już niedługo Diablo 4 trafi do Game Passa. Sama usługa ma podobno w tej chwili 34 miliony subskrybentów i Xbox intensywnie planuje ją rozwijać i stąd pojawienie się pierwszej nowej gry z portfolio Activision Blizzard w ramach tej usługi. Chętni na odwiedzenie Sanktuarium i spotkanie z Lilith będą mogli odpalić Diablo 4 w Game Passie już 28 marca. Oficjalnie Microsoft przyznał również, że część ich gier przestanie być konsolowymi ekskluzywami Xboxa i trafią na konkurencyjne platformy sprzętowe. W domyśle chodzi o PS5 i pewnie Switcha. O ile nie podano oficjalnych tytułów, redakcja The Verge powołuje się na zaufane źródła w Microsoftcie i podaje, że chodzi o Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves oraz Grounded. Powiedziano również, że firma z Redmond nie planuje pozbywać się ekskluzywności wszystkich swoich gier, więc Starfield i Indiana Jones chyba jeszcze się nigdzie nie wybierają. W końcu nastał ten dzień i możemy powiedzieć, że doczekaliśmy się premiery Ubisoftowego Skull & Bones. Gra zabierze was na fikcyjną wersję Oceanu Indyjskiego, gdzie rozwiniecie swoją piracką karierę od jednego z wielu nic nieznaczących kapitanów do legendy wzburzonych wód. W Skull & Bones pobawicie się solo lub w koopie, a gra dostępna jest od dziś na PC-tach, PS5 oraz obu Xboxach aktualnej generacji. Introducing No Man's Sky Omega. No Man's Sky to, jak wszyscy wiemy, mityczny feniks powstający z popiołów. Od naprawdę słabej premiery do jednej z lepszych gier kosmicznych. Twórcy niespodziewanie wypuścili aktualizację 4.5 o nazwie Omega, a w ramach niej przebudowano ekspedycję, plus dodano nową, wprowadzono nowy statek, umożliwiono przejęcie pirackiego frachtowca, a także dodano nowy element do fabularnej ścieżki Atlasa, no i jeszcze trochę nowości. Grajcie, bo dobra to jest gra. Choć prezent miał być na walentynki, twórcy trochę się spóźnili. Koniec jednak czekania, bo wjechał patch oznaczony numerem 6 do Baldur's Gate 3, a w nim nowe animacje pocałunków oraz animacje dla bezczynnych postaci w obozie, możliwość usunięcia z drużyny jednego z towarzyszy w trakcie rozmowy z osobą, którą chcemy przyłączyć, nareszcie, a także poprawki błędów, a nawet drobne zmiany w przebiegu questów. Chwała Larianowi. Hello and welcome to the official Xbox podcast. No i na koniec jeszcze jeden news z Microsoftowych zapowiedzi z wczoraj, choć bardzo ogólnikowy. Microsoft pracuje nad kolejną konsolą w taki sposób, by była największym skokiem technologicznym między dwiema generacjami Xboxów w historii i teoretycznie w okresie świątecznym ma być trochę więcej informacji na ten temat. Czy to znaczy, że Micro już szykuje kolejną dużą konsolę? 4 lata to trochę mało jak na generację, więc może czeka nas powtórka z wzmocnienia generacji, jak to było przy One X-ie. Planned for the show starting back in December. Koniec na dzisiaj. Odpocznijcie w ten weekend, pograjcie w coś fajnego. Na razie.